Siema! W dzisiejszym poradniku na kanale Just Freestyle wraz z gościnnym udziałem Żanety pokażemy Wam, jak zrobić 2,5 kołowca Lemons to Zani Around the World, czyli w skrócie LTATW, lub jak kto woli wymawiać inaczej LTATW. Jest to świetny trik do nauki dla średnio zaawansowanych graczy. Jakby jeszcze ktoś z Was nie zauważył, tak wygląda trik, którego będziemy się dzisiaj uczyć. Dwa kółka i przełożenie pod drugą nogą. Do tego dzisiaj będziemy dążyć, ale zanim zaczniemy, powiedzmy trochę o podstawach. LTATW składa się z połączenia LATWA i TATWA. Na sam początek przede wszystkim powinieneś opanować LATWA OUT w sposób perfekcyjny. LATW powinien być u Ciebie pewny i bardzo czysty. W formie treningu i przygotowania do LTATWA postaraj się skończyć kółka po LATWie z zapasem, tak byś miał trochę miejsca na zrobienie przełożenia. Zrób więc LATWA nieco szybciej niż normalnie. Drugą podstawą jest dobrze opanowany TATW. Jak możesz zauważyć, jest to końcowa faza LTATWA. Oprócz TATWA dobrze jest opanować ATATWA, więc potrenuj te autowe podstawy. Jeśli chcesz więcej porad do tych trików, to zajrzyj do linków w opisie filmu lub w karcie na górze. Stamtąd link przekieruje Cię do naszych poradników, do LATWA i TATWA. Kolejne przydatne rzeczy do nauki LTATWA to połączenie LATWA z ATWem przed LATWem oraz po LATWie. To pozwoli Ci mieć lepsze czucie przy tym wielokołowcu na jedną nogę. Oraz dla końcowego uzupełnienia LATW combo LATW powinno być dla Ciebie bułką z masłem. Kolejnym dodatkiem, chociaż myślę, że nieobowiązkowym, może być LATW bez podskoku. W tym przypadku dopracujesz szybkość kółek. Teraz przejdźmy do nauki LTATWA. Jak możesz zauważyć, LATWA wykonuje się na wysokość ponad kolanami. Momentami piłka może się znaleźć nawet ponad wysokością bioder. LTATWA z kolei robi się nieco niżej. Robiąc tak nisko kółka, będziesz miał więcej dynamiki przy przełożeniu i piłka wybije się nieco wyżej. Postaraj się więc wykonać LTATWA szybko, na niskiej wysokości. Przy LTATWie mocno pracuje staw kolanowy. Szybko wykonaj dwa kółka i wyskocz po nich jak najszybciej. Kolejna ważna rada, staraj się wykonać kółka na samym środku osi Twojego ciała. Dzięki temu przełożenie będzie pewniejsze i piłka czysto odbije się do góry. Jeśli będziesz wykonywać go bokiem, ciężko będzie Ci zrobić ten trik. Będziesz musiał nienaturalnie wyskoczyć na bok za piłką, co Cię spowolni i zabierze dokładność. Wprawdzie ATATWA robi się z wyskokiem na bok i wtedy przełożenie jest czyste, ale w przypadku LTATWA jest to ruch bardziej jak przy TATWie, czyli na środku osi ciała. Nie wysuwaj piłki zbyt przed siebie, to sprawi, że przechylisz się zbyt do tyłu i stracisz panowanie nad trikiem. Piłka powinna być w miarę blisko ciebie. Tak jak wcześniej mówiłem o tym zapasie po LATWie, powinieneś mieć po dwóch kółkach trochę miejsca na zrobienie crossa. Tylko pamiętaj, że nie jest to zwykły cross. Przy crossie wyskakujesz z tej samej nogi, z której wybijasz piłkę. Przy LTATWie zaś wyskok jest z drugiej nogi, czyli tak samo jak przy TATWie. Wyskok jest z lewej nogi, a przełożenie crossowe z prawej. Przy wykonaniu dwóch kółek noga podporowa cały czas pracuje. Po dwóch kółkach, nie kładąc prawej nogi na ziemię, wyskakujesz z lewej nogi do przełożenia. Próbując skakać z prawej nogi, będzie to wyglądać tak. No, tak nie powinno to wyglądać. Jeszcze słów kilka o nodze podporowej. Przy LTATWie robimy dwa podskoki. Przy pierwszym kontakcie z piłką oraz przy przełożeniu nogi, czyli ostatnim kontakcie. Znam freestylerów, którzy robią LTATWA na jeden skok, czyli tylko przy przełożeniu. Dla mnie osobiście nie jest to optymalny i wygodny sposób wykonywania tego triku. Ciężko mi jest wtedy mieć odpowiednią kontrolę nad wybiciem piłki. Ale jeśli wolicie na jeden skok, nikt wam nie broni. Próbujcie tak, znajdźcie swój sposób przede wszystkim. Jak błędnie można zrobić ten trik? Oprócz tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej w tym poradniku, pamiętaj o tym, aby rotować nogę w kolanie, a nie w biodrze. No ale skoro już podbiłeś LATWA, no to chyba sam doskonale wiesz, że ta zależność jest oczywista. Jeśli za wysoko będziesz robić kółka, łatwo o zahaczenie nogą o piłkę. Zatem pamiętaj o niskich i dynamicznych kółkach.
Skup się na mocnym i szybkim przełożeniu. Jeśli spóźnisz się z przełożeniem lub zrobisz sobie za mały zapas po dwóch kółkach, próby będą wyglądać właśnie tak. Zatem pamiętaj o szybkich dwóch kółkach i jak najszybszym i mocnym wyskoku. Oraz uważaj w momencie tego przełożenia, by nie zahaczać nogą o piłkę. Łatwo w tym triku o niemiłosierne wywrotki. A Żaneta coś o tym wie. Teraz przyjrzyjcie się w zwolnionym tempie, jak wygląda cały przebieg tego triku. Przyjrzyjcie się, którą częścią buta zahaczamy piłkę, w którym momencie są wyskoki, jak rotuje się kolano i jak wygląda przełożenie. To jest, moi drodzy, Le Mans, Tuzani, Around the World. Na koniec kilka połączeń z wykorzystaniem lytatwa. Lytatwy na ilość w kombie to będzie coś bardzo efektownego, w dodatku świetnie wytrenuje to twój trik. No bo pracujesz tutaj nad powtarzalnością. Kolejne połączenia, lytatw do atatwa, możesz również spróbować do amatwa. Latw lytatw po sobie, czyli coś bardziej zaawansowanego, dwukołowiec w połączeniu z 2,5 kołowcem. Możesz też zrobić taki trik w połączeniu z lytatwem, czyli back lytatw. No jest to coś trudniejszego. Ja osobiście bardzo lubię łączyć lytatwa do NT, na przykład z Timo albo z achtatwem. No to już jest wyższa szkoła jazdy. No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że dzięki nam udało ci się opanować Le Mans Tuzani Around the World. To był poradnik od Just Freestyle z gościnnym udziałem Żanety. Dajcie znać, jak wam idzie ten trik. Jeśli macie jakieś pytania lub chcecie pochwalić się, jak wy wykonujecie swoje triki, wpadnijcie na naszą grupę facebookową. Jej nazwę właśnie masz na ekranie. Jest to świetne community freestylerów początkujących oraz tych bardziej doświadczonych. Wspólnie dzielimy się tam swoimi radami, ja również jestem tam aktywny i odpowiadam na komentarze. Wpadnijcie do naszego sklepiku internetowego. Przypominam o naszej wspólnej produkcji na koniec roku, w której tworzymy naszą wspólną kompilację z naszymi akcjami. Wszystko, co musisz zrobić, to wysłać na naszego maila swoją akcję z piłką w koszulce JF. Mam nadzieję, że uda się ponownie zrobić świetny wspólny film z naprawdę fajnymi akcjami. Nieważne jaki masz poziom, pokaż się, zaznacz symbolicznie swoją obecność. Myślę, że to będzie pamiątka na lata. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o ogłoszenia parafialne. Dzisiaj lytatwa uczył was Brzezik wraz z Żanetą. Trzymajcie się, Eldo, i pamiętajcie, po prostu trenujcie.